Cześć! Na temat montowania materiałów tak, żeby uzyskać otwartą szczelinę na przetop, udostępniłem już jakiś czas temu filmik na moim kanale, który będzie dostępny w trakcie tej publikacji na kartach filmiku wraz z innymi publikacjami powiązanymi z tym tematem. Generalnie najważniejsze jest to, aby te materiały dobrze oczyścić. Jeśli nie ma innych wytycznych, proponuję wykonać ukosowanie pod kątem 30 stopni, a sam materiał montować tak, żeby szerokość szczeliny wynosiła około 2,5 mm, do czego ja osobiście się stosuję, natomiast sam montaż ja osobiście preferuję wykonać na blachach zewnętrznych. Ma to wiele plusów, na przykład taki, że ten materiał w trakcie różnicy temperatur, czyli w trakcie spawania, później stygnięcia, nie zamyka się tak gwałtownie, jakbyśmy zmontowali to inaczej. Są również inne pozytywy tej techniki montażu, o czym jeszcze wspomnę w trakcie dzisiejszego filmiku. Generalnie jeśli chodzi o technikę spawania przetopu z użyciem drutu o średnicy 0,8 mm, ja osobiście nie widzę powodu, aby stosować jakąś inną w porównaniu do techniki spawania na przykład drutem 1,2. Osobiście staram się wykonywać ruchy zakosowe, przetapiając krawędzie materiałów, które będą łączone, następnie dostarczając spoiwo i wykonując te same ruchy zapętlające, przesuwając się w tej konkretnej sytuacji do góry. Jeśli chodzi o kąt natarcia uchwytu, ja w tej sytuacji pcham uchwyt, ale podkreślam, że z niewielką odchyłką w porównaniu do tego, jakbym prowadził uchwyt pod kątem prostym. Osobiście mi się wydawało, że być może troszeczkę nieprawidłowo były ustawione parametry, ponieważ od strony frontniej troszeczkę posypało mi niewielkimi odpryskami, które właśnie w tej chwili usunąłem, używając szczotki mechanicznej, która jest najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Jeśli chodzi o wykonywanie kolejnej warstwy, będę się starał ją zrobić w ten sposób, aby była ona pod tak zwane lico, ale nie będę jej spawał tak, żeby była ona na wysokość spawanych materiałów, tylko troszeczkę niższa, na przykład o około 1,5 mm, dzięki czemu będzie mi dużo łatwiej wykonać lico. Natomiast jeśli chodzi o technikę spawania w tej konkretnej sytuacji, wykonując ten ściek zakosami szerokimi, staram się energicznie przeskakiwać przez poprzedni ściek, koncentrując się troszeczkę dłużej w tym miejscu, w którym ściek przetopowy łączy się ze spawanym materiałem, dzięki czemu w tym konkretnym miejscu jest szansa, że wytopię jakieś brudy, pozostałości podczas na przykład jakiegoś typu zawirowania w trakcie wykonywania poprzedniego ściegu. Jeśli nawet ściek przetopowy jest czysty od strony frontniej, u mnie akurat to było, jest idealnie płaski, być może u mnie nie był, to i tak należy w tej konkretnej sytuacji zachować szczególną uwagę w trakcie przetapiania tej warstwy, którą nazywamy potocznie przetopem. I w tej konkretnej sytuacji proponuję drastycznie zwiększyć parametry w trakcie wykonywania tego ściegu, dzięki czemu ta czynność, o której przed chwilą mówiłem, będzie skuteczniejsza, tak? Wiem, że w trakcie spawania drutem o średnicy 0,8 mm jest to troszeczkę trudniejsze, jeśli chodzi o ustawienie
wysokich parametrów pod tą warstwę, ale starałem się robić co mogłem i myślę, że wykonałem lub ustawiłem te parametry jak najbardziej odpowiednie pod tą warstwę. Jeśli chodzi o ten punkt, który w tej chwili jest widoczny, czyli rozpoczęcie wypełnienia, jest on nieprawidłowo wykonany, który znajduje się po załączonym materiałem na tak zwanym wybiegu, którego nawet jeśli bym nie wyciął, to i tak nie miałby on żadnego wpływu na jakość spojny, co jest uzupełnieniem tematu, o którym wspomniałem na początku, że warto stosować tego typu technikę montowania materiałów. Oczywiście proponuję zawsze po wykonaniu każdej warstwy spawając drutem litym, aby użyć szlifierki ze szczotką drucianą w celu usunięcia różnego typu odprysków, jak również pozostałości po gazach spawalniczych, dzięki czemu każda kolejna warstwa będzie lepszej jakości. Jeśli chodzi o wykonywanie lica, w tej konkretnej sytuacji szerokość tego ściegu będzie wynosiła około 2 cm, a różnego typu wytyczne spawalnicze proponują, aby maksymalna szerokość ściegu wynosiła około 10 grubości drutu, którym spawamy dany materiał, i w tej konkretnej sytuacji niestety nie mogę wykonać tego ściegu na jeden raz. Samo przygotowanie tego materiału pod lico, jak widzicie, jest prawidłowo zrobione i co widzieliście wcześniej, tak jak zakładałem, będzie to miejsce troszeczkę wklęsłe, dzięki czemu będę miał ułatwione spawanie, ponieważ po pierwsze spoina zakańczająca będzie płaska, a z drugiej strony będzie mi dużo łatwiej wykonywać te ruchy w porównaniu do sytuacji, na przykład gdybym wykonał ten ścieg na płasko ze spawanym materiałem. Chodzi mi tu o wypełnienie. A jeśli chodzi o samą technikę spawania, pierwszy ścieg staram się spawać w ten sposób, aby wykonać go na szerokości około 60% miejsca, w którym te lico będzie musiało zostać wykonane, z prostego powodu, ponieważ nie chciałbym uzyskać takiego wizuala, aby ścieg zakańczający był wizualnie dużo wyższy od tego pierwszego, co wpłynie negatywnie na całość wizuala spoiny. Natomiast jeśli chodzi o wykonywanie drugiego ściegu, zakosy wykonuję w ten sposób, że z jednej strony najeżdżam na krawędź łączonego materiału, przetrzymując troszeczkę się, następnie wykonuję energiczny ruch do grzbietu wcześniej wykonanego ściegu, dzięki czemu ta spoina jest symetryczna. A jeśli chodzi o wrażenia w trakcie spawania tym drutem tej warstwy, powiem szczerze, że ten ścieg zakańczający lico, jak widać, nie wyszedł mi może perfekcyjny, ale w sytuacji, w której się znalazłem, to i tak wyszło całkiem nieźle, ponieważ nigdy wcześniej nie spawałem takim drutem o średnicy 0,8 mm takich warstw. Osobiście uważam, że spawanie takim drutem takich warstw nie ma żadnego sensu, ponieważ jest to troszeczkę wolniejsze ustawienie odpowiednich parametrów, jest naprawdę dużo trudniejsze w porównaniu na przykład do drutu 1,2 mm. W trakcie spawania na pewno zauważyliście proporcje parametrów natężenia prądu względem napięcia łuku są troszeczkę inne niż na przykład w sytuacji, gdybyśmy spawali
drutem o średnicy 1,2 mm, a jeśli chodzi ogólnie o wizual, jest on troszeczkę niższej jakości, jeśli chodzi o wizual lica frontu, natomiast jeśli chodzi o jakość grani, jest ona w porządku i co jest również widoczne. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!